jak przeszłam na emeryturę, to postanowiłam jak gdyby dalej się edukować. I zaczęłam uczęszczać na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykłady, rozpoczęliśmy różne kółka zainteresowań, nauka języków obcych, gimnastyka, pomoc dla ludzi, tych, którzy chodzili na uniwersytet, a w tej chwili nie mogą uczestniczyć z powodów zdrowotnych, to z nimi utrzymujemy kontakt. Muszę sobie troszkę fryzurę poprawić, bo tam jest gala. Panie się tak pięknie ubierają i takie są szykowne wszystkie, że trzeba po prostu dorównać. Bardzo zadowolona, że chodzę na ten uniwersytet, bo tam spotykam bardzo mądrych ludzi. W Lublinie wyładowano nas z tych pociągów. I po prostu tą drogą o nazwie Droga Męczenników Majdanka obecna wówczas prowadzono nas pieszą tu na Majdanek. Tu zobaczyliśmy, że za drutów kolczastych kobiety w pasiakach ubrane wołały do nas, żeby oddać im wszystko. Czy chleb, czy pieniądze, co tylko mamy. Bo i tak nam Niemcy odbierali. Miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, był kąt taki, gdzie kazano się wszystkim rozebrać do naga, rzeczy spakować do worka papierowego. Wszystkim ścięto włosy. W łaźni były natryski, z których leciała woda. Zimna i gorąca, dzieci płakały, piszczały. Stłoczeni byliśmy już wszyscy tam, a Niemki łapały małe dzieci, które uciekały spod tego prysznica i zanurzały ich w basenikach tutaj obok, w tej łaźni. To było coś okropnego, coś bardzo bolesnego. I przykrego. Ja bardzo kurczowo trzymałam się mamy, a mama trzymała na ręku młodszego brata, Frania. Ciągle liczyły. Musieliśmy być ustawieni czwórkami albo i szóstkami. Oczekiwać, kiedy będzie raport. Mama moja prosiła nas, dzieci, opierajcie się jedno o drugie. Nie przemieniam taki dzisiaj obrazek. Niesiono kocioł zupy. I ten kocioł zupy, który oczekiwał na naporem, posiłek, wywrócił się na piach i wylała się ta zupa. Więc wszyscy, jak tylko mogli, to biegli i rękami zbierali z ziemi. Każdego ranka wjeżdżał do baraku mały samochód. Na tym samochodzie Niemiec, ustawiony w białych rękawiczkach, wołał: gdzie jest nieboszczyk? Gdzie jest nieboszczyk? Z każdej pryczy takich nieboszczyka wyrzucano nóg, na rąk. Musiał być nagi. Całego ciała jego był pasiak tak wzruszający, był przekazywany. Że ja po prostu następny. Pamiętam to do dzisiaj i nie mogę tego nigdy zapomnieć. Tak. We can be proud.
To chyba powód do dumy, że cechy, które czynią nas ludźmi, nie należą jedynie do naszego gatunku.